drużyny 2 mecze, niektóre drużyny 3 mecze. Pozostało do zakończenia rozgrywek PGNiG Superligi w sezonie 2021-2022. Trwa 24. seria tego sezonu. Jesteśmy w hali w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie za moment Piotr Kojanin zagra z Chrobrym Głogów. Piotr Bugajny, Kanał Plus Sport. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa na to spotkanie. Grają pierwszy atak pozycyjny i pierwszy rzut i pierwszy gol od razu zaczyna nam Filip Surosz. Jest także Rafał Jamioł, który teraz w centralnym pasie działań. Paterek, wrzutka do Klinkera, ależ to zagrali Głogowianie. Kapitalna akcja. Widzimy właśnie Paterek ma piłkę. I Garzewski pokazał. Choć teraz ma szansę na trafienie i zdobywa bramkę Roman Pożarek. Mosiołek i ma piłkę Pacześ, no ale Drewiankin świetnie między słupkami. Paterek, kolejna próba z 11 metra. Paterek i Jamioł. I znowu zdobyta bramka. Więc Adam Babicz w otoczeniu dwóch niezwykle młodych i bardzo utalentowanych rozgrywających. Stolarski teraz rehabilituje się. Zobaczymy, czy wykorzystają to gospodarze. Wykorzystali właśnie w ten sektor. Zaatakował Babicz. Była szansa na trafienie, ale podobny błąd przydarzył się Matuszakowi. Ciekawe, może za mało kleju jest na piłce. W tym momencie Derewiankin. Cóż za interwencja. Stolarski jeszcze gra na skrzydło. Pokonany Derewiankin. Matuszak teraz sam decyduje się na akcję i zrobił to w dobrym stylu. Koniec pierwszej części gry, a więc to goście jednak, mimo że Piotr Kowianin prowadził w drugiej części pierwszej połowy, czasami dwoma bramkami, to jednak goście mają jednobramkową zaliczkę. O, Piotrkowa Trybunalskiego, Kacper Ligarzewski, najlepszy ten mecz w jego wykonaniu. No i na ławce teraz były trzy bramki przewagi. Za chwilę może być remis. Wawrzyniak sam i trafia. 18 do 18. Wychodzi wyżej Pacześny. Przesunięta ta obrona do środka. No i wykorzystuje to Kacper Grabowski. To jest ta skala trudności, jeśli chodzi o zajęcie czwartego miejsca w tym sezonie rozgrywek. Ale trzeba zacząć tę walkę od zwycięstwa tutaj. Wyżej ustawiony Matuszak względem Adama Babicza. Teraz Stolarski w nabiegu. Trafia Jan Stolarski ponad Jakubem Orpikiem. Ale mamy cały czas wynik na styku. To najważniejsze. Teraz Klinger. Ale utyka wyraźnie Tomek. Miało to kończyć prawe skrzydło, ale tam nie było pozycji dla Kosznika wcześniej. Teraz Grabowski będzie miał okazję i Grabowski wykorzystuje. I będzie to kończył rzutem. Jan Stolarski z lewego rozegrania tym razem. Jędraszczyk z Donieckim, ale przechwycił piłkę Paterek. No i znowu jest Grabowski oko w oko z bramkarzem rywali. Kacper Grabowski wyrównuje. Nie ma sygnalizacji gry pasywnej pokazywanej przez sędziów. Teraz jest Jędraszczyk. Będzie to kończył Jędraszczyk z trafieniem. No nie przegra tego meczu. Jest Dawid Krzywicki ponownie. Paweł Paterek, Krzywicki. Czy będzie kończył? Tak, kończy i przechwytuje piłkę Piotr Jędraszczyk. I ten gol jest jeszcze zaliczony, a więc 31 do 29 wygrywa Piotr Kowianin z Chrobrym Głogów. Państwa zdaniem Filip Surosz był najlepszym zawodnikiem tego spotkania. Dobry mecz Filipa, także w końcówce dobra i ważna gra w defensywie. Ofens, dzięki któremu jego drużyna przejęła piłkę. Tyle z hali Relaks w Piotrkowie Trybunalskim. Piotr Bugajny, Kanał Plus Sport. Bardzo dziękuję za to spotkanie.